Szanowni Państwo, mieszkańcy powiatu Biała Podlaska, mamy wielki zaszczyt dzisiaj przedstawić Państwu tego wspaniałego sołtysa, który swym życiem, swoją pracą pokazał, że warto pracować dla ludzi, warto oddawać swój czas. Za to dziękuję bardzo samorządowi wojewódzkiemu, że właśnie postawili na tego człowieka i człowieka od nas. To jest nasz sołtys, naszego powiatu, naszej gminy, gminy pięknej Drelów i wspaniałej miejscowości Żerocin. Panie sołtysie, wielkie gratulacje, wielka radość naszych tutaj mieszkańców. Cieszymy się niezmiernie, że w taki sposób swoją karierę podsumowałeś tego swego życia, bo poświęciłeś temu życiu naprawdę kawał czasu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. I gratuluję, i cieszymy się, i to jest dla nas taki przykład, że warto być przyzwoitym. A pan sołtys jest mało, że przyzwoitym, to naprawdę dobrym człowiekiem, kolego i strażakiem. To jest bardzo ważne też. Całe życie poświęcił swoje ludziom i społeczności. Wielkie, wielkie dzięki. Chciałbym tutaj podziękować serdecznie dla pana starosty, dla kolegi Marka za taką nominację mojej skromnej osoby na takie wyróżnienie sołtysa. Konkurencja była bardzo duża. Zaskoczony jestem, że doceniono moją pracę 20-letnią, bo jestem już sołtysem ponad 20 lat i zostałem wybrany jeszcze na następną kadencję, tak że to będzie już 25 lat.